broni! Brązowi! Czerwoni! Brązowi! Pani, proszę się pośpieszyć, nadciągają. Nie zbliżaj się. Ze strony tych ludzi nic ci nie grozi. Odłóż to. Dobrze, to teraz uciekamy! Szybko, do składziku! To było straszne! Jeśli nie chcesz, żeby coś strasznego do nas przyszło, lepiej zamknij drzwi. Trzymaj czerwonych z tyłu. Twoje stworki są po prostu słodziutkie, czyż nie? Jestem Róża. Cóż, widzę, że znasz się na rzeczy. Szukasz może pracy? Słyszałeś o zarazie na szczycie niebios? Paskudna sprawa, naprawdę paskudna. Przybyłam, aby sprawdzić, czy to miejsce może pomieścić biedaków, którzy jeszcze nie zostali zarażeni. Muszę się stąd wydostać, ale przez tych najeźdźców nie mogę wyjechać. Poza tym potrzebuję mojego bagażu. Możesz się nimi zająć i odzyskać moje rzeczy? A, powinieneś wiedzieć, że ci najeźdźcy mają ze sobą dziwną istotę. Na pewno to magiczne stworzenie. Pewnie pomogło im się tu dostać. Czerwoni! Zajmuję pozycję! Dobra. Wspaniałomyślny i ty puszczę wolno. Aż jest życia. Brązowi! Rane, już myślałem, że widzę, jaki ten sługa ma jednocześnie witelec i tatak. Czerwoni! Yeah!
broni! Po co wysyłać na nich brązowych, skoro równie dobrze czerwonie mogą ich zabić? Moje pożycie! Brązowi! Czerwoni! Brązowi! Wszyscy brązowi! Czerwoni! Brązowi! Brązowi! Zabić! Moje pojęcie! Zabić! Wybierz wszystkich! Czerwoni! No. I wracamy. Brązowi! A skąd czerwoni! Tu brązowi! Brązowi! Czerwoni! Brązowi! Najeźdźcy nie chcą, żebym pomagała ofiarom zarazy. Szerzą chaos. Jeśli zaraza wydostanie się poza szczyt niebios, zrobi się straszny bałagan. A ja tego nie znoszę. No i znowu. To się znacznie lepsze zabawa. Obecność tej istoty wyjaśnia, w jaki sposób najeźdźcy wydostali się na teren zamku. Szybko, panie! Ustaw swoich czerwonych na wzniesieniu i zaatakuj bez czerwoni! Tak, to można na wzniesieniu. Brązowi! Ale można też inaczej. Czerwoni! Brązowi! Zabij!
zajęczy wszystkich na śmierć. Właśnie tak. Jakbyście stawiali na tych wzniesieniach, to by właśnie on się kierował do drugiego, tak w kółko, jedno od drugi. Lewa, prawa, lewa, prawa. Wszyscy! Oboju! Oboju! Brązowi! Czerwoni! Ruszajmy do obfitości! Mój bagaż! Ty i twoje cherubinki znaleźliście mój bagaż! Cherubinki? Fo! Myślałam, że jesteś kolejnym zwykłym kandydatem na zesłanie do lochów. Ale muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś. Sądzę, że komuś takiemu jak ty przyda się ktoś taki jak ja. Ruszajmy! Oto twoja wieża. Trzeba tutaj co nieco poprawić. Witamy, pani! Mistrzu, udało się nam ponownie otworzyć prywatne komnaty. Poleciłem sługom umieścić w nich bagaż tej oto damy. Jeśli zmierzasz na szczyt niebios, to może zdołasz się dowiedzieć, jakie są przyczyny tamtejszej zarazy. Pójdę na górę. Nie chciałabym, żeby te maleństwa pożarły moje rzeczy i nabawiły się bólu brzuszków. Daj mi chwilę, żebym mogła trochę ogarnąć to miejsce, a potem przyjdź. Herbatka będzie już na ciebie czekała. Witamy! Ach, jesteś! Nie mam zwyczaju przebywać w takich miejscach, ale trzeba sobie jakoś radzić w każdych warunkach. Pozwól, że cię oprowadzę. Nie wygląda zbyt imponująco, ale solidne odkurzanie na pewno uczyni cuda. Cudowna przestrzeń. Można by tu zrobić sypialnię, salę bankietową, albo nawet twoją osobistą komnatę przesłuchań. Tutaj można by zmieścić uroczy skarbczyk. Odpowiednie oświetlenie doskonale współgrałoby ze zgromadzonymi tutaj bogactwami, bo masz przecież wielkie bogactwa, prawda? Tak. Widzicie tą sakwę, z której się wysypało trochę złota? To właśnie jest moje bogactwo. To się zwiększa co 5000 oczywiście. To prawdziwe centrum twojej domeny zła. Znalazłam tutaj różne porozwalane rzeczy i zrobiłam z nich model twojej wieży. Jestem bardzo zręczna. No dobra, to już wszystko. Komentujcie, subskrybujcie. No i widzimy się niebawem. Na razie.